Proszę Państwa, mamy bardzo ciekawe czasy w związku chociażby z szeroko nagłaśnianą kampanią szczepionkową. Nawet Sejm przeprowadził bezpłatnie dla nas cyrk, jakie miały miejsce w związku z próbą nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych. Tej ustawy z 2008 roku. Nowelizacja czy próba tej nowelizacji miała polegać na tym, że zakres szczepień będzie dowolnie wybierany przez rodziców. Ta schizofrenia w Sejmie jest znana od 30 lat co najmniej, bo z jednej strony mówi się, że trzeba medycynę opierać na dowodach naukowych, a z drugiej strony wprowadza się wszystkie negatywne procedury na zasadzie sądowej. Czyli nie potrzeba mieć żadnych dowodów naukowych, wystarczy, że sąd tak zdecyduje. No a kto ustala ustawy? No właśnie Sejm. I ten cyrk, jaki nam zafundowano za nasze pieniądze, jest dowodem wprost, po co istnieje Sejm. Ale od początku. Mieliśmy wybory, w których udział wzięło podobno 180 tysięcy kandydatów na radnych rozmaitych sejmików. Czyli 180 tysięcy ludzi widzi swoją karierę nie w pracy zawodowej, tylko życia na koszt społeczeństwa. Bo proszę sobie pomnożyć: 180 tysięcy ludzi e, diety wszyscy sobie sami wyznaczają, czyli to jest jedyny przypadek chyba w historii świata, gdzie pracownik wyznacza sobie pensję. Nie ma żadnego ograniczenia, nie ma żadnych danych, które by. Rzeczywiste koszty ewentualnie zwracały takiemu radnemu, tylko ustalają sobie sami co roku, w jakiej wysokości będą dostawały ryczałty. Wiadomo, że diety nie podlegają opodatkowaniu. Średnia dieta to jest mediana w Polsce, to jest około 3, nawet do 5 tysięcy złotych. Więc proszę pomnożyć sobie te 180 tysięcy razy te 3 tysiące i razy 12 miesięcy i wychodzi, że. Społeczeństwo jest okradane co najmniej o kilka miliardów rocznie. Najpierw przecież trzeba te pieniądze ukraść tym poddanym, temu społeczeństwu, żeby potem sobie je podzielić na własne, zupełnie bezkontrolne zjadanie. Proszę zauważyć, że dawniej jak był jakiś książę czy król, to odpowiadał przed historią. Dzisiaj żaden radny nie odpowiada przed nikim. Może przychodzić, może nie przychodzić, Ryczałt, czyli dietę, dostaje i nic go nie obchodzi, czy ustawa, czy rozporządzenie miało istotne znaczenie dla danego rejonu, czy też nie. To jest bardzo istotna sprawa, dlatego że oświata i służba zdrowia podstawowa podlega właśnie pod samorządy. A w oświacie mamy wciąż ogłupianie społeczeństwa, czyli tresowanie czymś, co już dawno powinno zostać zmienione, bo to na gospodarce Żyje naród, a nie odwrotnie. Proszę zauważyć, że to niszczenie polskiego pieniądza trwa cały czas. Pierwszymi, którzy masowo niszczyli polską monetę, to byli właśnie prusacy i sasi, którzy naszą grzywnę, która początkowo 200 gram srebra dzieliło się na około 20 groszy, a po pewnym czasie. Z 200 gram srebra otrzymywano już 60 groszy. Czyli jakość czy wartość pieniądza spadała drastycznie. I dokładnie to samo mamy dzisiaj. Teoretycznie w państwie polskim istnieje prawo, które mówi, że Sejm uchwala budżet na dany rok, a rząd musi go wykonywać. No niestety jest zupełnie odwrotnie. Budżet. Jest uchwalany i każdy może się z nim zapoznać w dzienniku urzędowym ze stycznia czy lutego na początku roku. I potem nagle się dowiadujemy, że rząd wziął pożyczkę. Nigdy nie ma żadnej rozprawy sejmowej, żadnej dyskusji, czy ta pożyczka jest potrzebna, na co jest potrzebna i po co jest potrzebna. Tylko zawsze słyszymy, że rząd wziął pożyczkę i musimy spłacać tam od 20 do 30 czy nawet 40 miliardów odsetek. Proste pytanie. Jeżeli co roku rząd dostaje absolutorium, to dlaczego w wykazie tego absolutorium nie ma ani słowa o pożyczce, którą rząd zabrał. wziął? Od kogo? Na ile procent? Na ile lat? Dlaczego wziął? Na co te pieniądze wydał? Jest rozchód tylko i wyraźnie tego, co Sejm zatwierdził. Czyli tak. Sejm zatwierdza pieniądze na policję, wojsko, służbę zdrowia, a potem rząd sobie bierze dodatkową pożyczkę, dodatkowe pieniądze i nie wiadomo gdzie one zniknęły. My jako społeczeństwo wiemy tylko, że nagle musimy płacić te 30 miliardów czy 40 miliardów odsetek. Dla porównania jest to ponad 50%. Kosztów utrzymania całej służby zdrowia, czyli tych 150 tysięcy lekarzy, 500 tysięcy pielęgniarek, i to wszystko się mieści w tym, co my wydajemy do Londynu. To jest wyraźnie haracz, czyli okup, jaki płacimy jako państwo poddane. To samo dotyczy opłat około 20 miliardów, które musimy płacić co roku w związku z tak zwanym. Wyimaginowanym efektem cieplarnianym. Największym producentem CO2 są Niemcy, a u nas te polskojęzyczne gazety niemieckich właścicieli piszą, że to my musimy likwidować kopalnie i y, ogrzewanie y, węglowe. Cała akcja smogu, którą prowadzono od mniej więcej dwóch lat, jest fik literacką fikcją, dlatego że smog powstaje tylko przy Elektrofiltrach i dużych kominach. Po 90. roku praktycznie cały przemysł nas przejęli albo Niemcy, albo Francuzi, łącznie z Niemcami. Czyli innymi słowy, nie Polacy odpowiadają za powstanie smogu, tylko te duże zakłady przemysłowe, które nie płacą z tego tytułu żadnego podatku. Wracając do pożyczek. Nie mamy żadnych dowodów, bo nie ma żadnej księgi takich, Pożyczek, ile my naprawdę i od kogo przyjęliśmy, i ile musimy spłacać. Czyli wygląda to po prostu na to, że tak zwane pożyczki są tylko i wyłącznie pretekstem do pobierania opłat podatku przez narzuconych nam przez CITY. Że to do City płacimy, to nie, ma, nie ulega żadnej wątpliwości, bo bank, który zbiera tak zwane opłaty klimatyczne, czyli walki z efektem cieplarnianym znajduje się w City. Nie można znaleźć żadnego regulaminu działania tego banku i nie można znaleźć żadnych składu rady nadzorczej czy na co te pieniądze zostają wydawane. Proszę popatrzeć, że państw w sumie na świecie jest około 196. No i jeżeli każdy z nich płaci po te 20 miliardów to się robią olbrzymie kwoty, trudne do wyobrażenia. I nikt nie wie, na co te pieniądze idą. I tutaj mamy od razu odpowiedź, co to, czym naprawdę są tak zwane partie w Polsce. Proszę zauważyć, że sprawa budżetu nigdy nie jest dyskutowana na Sejmie. Na Sejmie się dyskutuje o jakichś tam drobiazgach. Natomiast, dlaczego rząd wziął? I czy to wziął jako reprezentant Polski, czy jako prywatna grupa? No bo jeżeli jako reprezentant Polski wziął pożyczkę, to ona powinna być zatwierdzona przez Sejm. A tego nie ma, bo nie ma żadnego dokumentu sejmowego, że jakąś pożyczkę zgodził się rządowi zezwolić na pobranie. Czyli jest sytuacja taka. Sejm ustala budżet, a rząd sobie bierze na lewo, Jakąś tam pożyczkę, która niekiedy wielokrotnie przekracza budżet przyznany przez Sejm. Czyli tak, Sejm załatwia podatki, czyli to, co ściąga od ludności, na pokrycie bieżących wydatków, a rząd bierze dodatkowo jeszcze raz tyle i nie wiadomo na co te pieniądze idą. I to jest istotna sprawa. Ta sprawa jest u nas wałkowana od samego początku rozbiorów. Za pierwszej Rzeczypospolitej podatek wynosił 10%. Jeżeli było coś innego, to ludność danego terenu musiała się zgodzić, czyli na przykład na budowę mostu, na budowę kanału, czy tak dalej. Czyli ustalano na jakimś tam gremium sejmikowym, że trzeba zbudować nową, nowy kościół, następnej niedzieli, czy tam w wyznaczonym terminie po mszy, ludność wychodziła z kościoła, przed kościołem stały <laughs> biurka, czy stoły, każdy podchodził, rzucał tyle pieniędzy, ile tam ustalono, brało dwóch, czy trzech halbardników w skrzynie z pieniędzmi, zanosiło do magistratu i to były pieniądze wypłacone po wykonaniu roboty. W Polsce sytuacja jest diametralnie różna. Najpierw Okłada się podatkiem ludność, a potem mówi się, co z tego zrobiono, a czego nie zrobiono. I to jest jedna sprawa. Ale jest jeszcze o wiele gorsza sprawa. Jak mówiłem, psucie pieniądza w Polsce następowało już w XVI-XVII wieku. I ono obecnie znacznie wzrosło. Dlatego, że po 90 roku rząd zezwolił. Na prywatyzację banków, czyli tak naprawdę na przejęcie ich przez państwa zachodnie. Taki Santander to jest bank hiszpański, Deutsche Bank to jest bank w dużej części niemiecki, banki norweskie istnieją, państwowe. To jaka to jest prywatyzacja, jeżeli to banki państwowe przejęły nasz rynek pieniądza, bo pieniądz jest towarem, jest rynkiem. I teraz co my mamy? Te banki udzielają kredytów czyli na rynku zjawia się nowy pieniądz w ilości niekontrolowanej. Dlatego, że kredyty, nawet jeżeli jakieś zestawienie wpływa do rządu, to wpływa to po pół roku czy po roku. Czyli innymi słowy, ceny towarów, szczególnie energii elektrycznej, czy benzyny, czy, czy gazu, ustala się na dany rok. Ale w danym roku y, banki zachodnie udzieliły kredytów na... Dwukrotnie większą y, kwotę niż zakładano. Jeżeli na rynku znajduje się większa ilość pieniądza, to niestety towar ulega podrożeniu, bo na początku ludzie kupują więcej, no ale potem tych, te, tego towaru jest za mało, więc idzie do góry. Jest też odwrotna sytuacja. Jeżeli rząd wstrzymuje ilość pieniądza w obrocie na rynku, to ten towar zaczyna spadać jego cena, bo ludzie nie mają pieniędzy. I to nazywamy inflacją albo deflacją. I u nas właściwie rządzą dwa systemy. Jeden system to jest ten oficjalny, który zatwierdza Sejm, a drugi system to są te kredyty, które prywatne banki państwowe naszych sąsiadów, bliższych lub dalszych, czyli wpuszczanie złego pieniądza na polski rynek. Proszę wziąć pod uwagę, że w Polsce rodzi się około 300-350 tysięcy dzieci, a mniej więcej 8 milionów dawek szczepionek się podaje rocznie. 8 milionów razy te 100 złotych, przynajmniej, jeżeli nie więcej, to nagle ogałaca się nas system ochrony zdrowia o parę miliardów. I żadnej partii czy partyjki taka sprawa nie interesuje. Możemy znaleźć wytłumaczenie tego faktu. Jeżeli na dwa lata przed spodziewanym okresem wzrostu czy wprowadzenia próby zniesienia szczepień, przymusu szczepień, firmy handlujące szczepionkami nagle zaczęły dofinansowywać polskie organizacje. Na przykład za szczepienia odpowiedzialne jest między innymi Polskie Towarzystwo Pediatryczne, które w roku 2016 otrzymało 30 tysięcy złotych, ale w rok później już otrzymało dużo więcej. Polskie Towarzystwo Alergo, Alergologiczne, także związane z konsekwencjami powikłań poszczepiennych, otrzymywało w 2016 147 tysięcy złotych. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Czyli to towarzystwo, które między innymi odpowiada za grypę i jej powikłania w cudzysłowie dostało 289 tysięcy, Polskie towarzystwo dermatologiczne 88 tysięcy, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS 147 tysięcy, kolegium lekarzy rodzinnych nawet dostało 36 tysięcy. I teraz izby lekarskie, które powinny ujawniać nie tylko ile dostają od poszczególnych firm, ale także którzy ich członków Prezydium otrzymują te dotacje, w Polsce od 2011 roku nie publikują żadnych takich danych, a tylko jedna firma Schmidt Klein przekazała na przykład. Izbie, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie 13 tysięcy złotych. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie 8 tysięcy złotych. To było tylko w jednym roku. Od jednej firmy. Tych firm na rynku polskim jest kilkanaście. Jaki to jest budżet? Kto go otrzymuje? I na co te pieniądze idą? Nikt się nie rozlicza. W związku z powyższym trudno mówić, że te organizacje były stroną w sporze. Już w następnym roku w związku z tym, że sprawa wprowadzenia zmian w ustawie, czyli zniesienie przymusu, stała się głośna, firmy zaczęły płacić dużo więcej. Polskie Towarzystwo Neatologiczne dostało 20 tysięcy. To jest to towarzystwo, które zezwala na wprowadzenie w pierwszej dobie szczepień w Polsce. I ci ludzie twierdzą, że dawka aluminium. 1700% większa niż dopuszczalna, dla tych małych dzieci nie jest szkodliwa. Jaki tu jest poziom merytoryczny? Skutki takiego postępowania edukacyjnego są widoczne w każdym, na każdym kroku. Zdziwienie więc budzą wystąpienia posłów w czasie tej debaty. Wystąpienia posłów można sobie obejrzeć na YouTubie, całość jest przedstawiona. Problem polega na tym, że chyba trzeba uwierzyć w raport czy doniesienie pana, pana byłego ministra Balickiego, który mówi, że 25% ludzi w Polsce potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Większość ludzi, większość posłów występujących w czasie tej debaty miała dziwną chęć przedstawienia czy manifestowania swojej niewiedzy. Generalnie normalny człowiek tuszuje raczej swoją niewiedzę i publicznie jej nie ujawnia. Natomiast osoby występujące w Sejmie, zabierające głos w sprawie szczepień, aż patowały swoją niewiedzą, jakby chciały pokazać, kto z nich więcej nie wie. Wyraźnie było widać, że odczytują fragmenty pism, które ktoś im napisał, i w ogóle nie interesują się tym, że, nie mają się one, że mają się one nijak do tego, co naprawdę nauka już wie. Szczególnie było to wyraźnie widoczne po wypowiedzi pana posła. Otóż pan poseł Wilk powiedział wyraźnie, że na jego pismo, jakimi dowodami dysponuje ministerstwo w sprawie szczepień, w sensie szkodliwości i działania szczepień, czyli profilaktyki, uzyskał odpowiedź, że ministerstwo nie posiada żadnych naukowych dowodów potwierdzających z jednej strony skuteczność szczepionek, z drugiej ich nieszkodliwość. No, takie pismo powinno zamknąć dyskusję. No bo jeżeli Urząd Centralny powołany do czuwania nad zdrowiem Polaków, nie posiada żadnych dowodów naukowych, to na jakiej podstawie toczy się dyskusja? To dlaczego za nasze pieniądze podatników, którzy utrzymujemy cały ten Sejm, oni sobie robią cyrk? Dlatego, że wszyscy posłowie występujący i będący w teorii zwolennikami szczepień opowiadali drdymały. Szczególnie te derdymały jaskrawo były widoczne, jeżeli się porównało dokumenty, które są znane. Na przykład orzecznictwo sądów Unii Europejskiej jest rażąco sprzeczne z tym, co wypowiadali posłowie, szczególnie Platformy Obywatelskiej. I tak, Sąd Cywilny w Mediolanie w sprawie 114.27 ustalił związek przyczynowy między szczepionkami a autyzmem. To samo zawierała raport 1270-stronicowy firmy Glauco-Schmidt-Klein. Wyrok z marca 2012 roku w sprawie 244-29, że obowiązkowe, trybunału, obowiązkowe szczepienia jako przymusowe świadczenia zdrowotne oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, co gwarantuje artykuł 8, paragraf 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Pytanie brzmi, dlaczego żaden z posłów, którzy mają tworzyć prawo, o tym nie wie? Jeżeli w naszej Konstytucji jest podane, że prawo Unii jest ważniejsze w tych sprawach, jeżeli w Polsce nie jest regulowane od lokalnego, to jaki poziom merytoryczny reprezentują osoby będące posłami? Zupełnym idiotyzmem jest wypowiedź niektórych posłów, że dzieci nieszczepione zagrażają. Bardzo ciekawe były pytania składane do pana Jarosława Pinkasa, obecnie pełniącego funkcję głównego inspektora sanitarnego. Jak wiadomo, główny inspektor sanitarny powinien się zajmować na przykład zatruciem żywności polskiej pestycydami. Nie ma, znajdziecie na żadnej stronie Sanepidów, ani głównego inspektora sanitarnego, ile randapu znajduje się w prost chlebie, w mące, a wiadomo od co najmniej 20 lat, że to jest czynnik rakotwórczy, czyli coś co szczególnie podawane małym dzieciom może rzeczywiście pogorszyć ich stan zdrowia i doprowadzić do śmierci. Główny Inspektor Sanitarny nie publikuje takich danych. Od 2003 roku początek, a 2009 roku bardzo mocno na niebie widzimy tak zwane trwałe smugi, czyli obsypywanie nas jakimiś substancjami, które jak Wiadomo z czasopis medycznych, np. lancetu, powodują objawy podobne do grypy, czyli np. długotrwale utrzymujący się kasze przez wiele tygodni czy nawet miesięcy. I znowuż główny inspektor sanitarny nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, co się znajduje w tych opryskach, kto za to płaci, kto robi badania, oceny oddziaływania na środowisko i jakie są skutki zdrowotne, ile za to zapłacimy. Podobnie główny inspektor sanitarny nie umie przeprowadzić najprostszej rzeczy, czyli na przykład wprowadzenia przymusu y, zastosowania ruchomej bidetu w szpitalach i miejscach publicznych. W niektórych szpitalach jedna toaleta jest na kilkanaście czy kilkadziesiąt kobiet po operacjach y, dróg rodnych, gdzie biedne kobiety nie mogą się wymyć czysto, bo nie mają jak. Koszt leczenia powikłań bakteryjnych w szpitalu to jest ponad miliard złotych. I to było znane już w latach 70. Do dnia dzisiejszego nie, nie wprowadzono przymusu właśnie stosowania ruchomych bidetów w tychże toaletach. Czyli zamiast zajmować się tym, do czego została instytucja powołana, pan Pinkaś zajmuje się handlem szczepionkami. Bo sam powołuje biegłych, którzy potem, nie wiadomo na podstawie jakiego kryterium, zlecają takie czy nie inne szczepionki. I przechodzimy do bardzo istotnego problemu. Otóż w Polsce przez prawie tysiąc lat obowiązywała cywilizacja łacińska, czyli każdy mógł, był odpowiedzialny za to, co robi. Każdy wybierał sobie żonę, każdy wybierał sobie zawód. A dzisiaj zostały z tego tylko nędzne resztki. To znaczy każdy może głosować, ale tylko w formie, którą starsi, mądrzejsi przewidzieli. Na przykład, na danym terenie można wybrać siedmiu radnych. Na liście jest ileś tam nazwisk, ale wolno skreślić tylko jedno. Czyli już ma z góry zahamowano możliwość wyboru tych radnych, bo powinien siedmiu wybrać, a nie jednego. I w ten sposób działa cały aparat administracyjny w Polsce. Bardzo dobrze to ujął pan profesor Koneczny, który stwierdził już dawno, że cała państwowość może opierać się na zakłamaniu, albowiem na zakłamaniu mogą polegać wszystkie funkcje rządowe i wszystkie stosunki urzędów głównych z ludnością. Takim było państwo Mikołajów, Napoleona III, Piłsudskiego i Hitlera. Takie państwa to klęska społeczeństwa. Państwa tego rodzaju nie mogłyby grasować pośród narodów cywilizacji łacińskiej, gdyby był nabór, gdyby naród nabrał przekonania o stosowaniu dekalogu do polityki. To powiedział profesor Koneczny prawie 100 lat temu. Niestety dzisiaj większość urzędów nie spełnia Usług dla danego narodu, dla danego, danej obywateli mieszkających na tym terenie, tylko realizuje wytyczne naszych, nazwijmy to, właścicieli, jak to powiedział pan premier Morawiecki, czyli City of London Corporation. W 1964 roku Sejm podjął decyzję, że Państwowy Zakład Higieny ma monitorować powikłania po szczepieniach. Od tamtego czasu minęło ponad pół wieku. I żadnego raport się nie ukazał. A co robi NIK? A NIK stwierdza, że sanepidy za mało przyciskają ludność w celu szczepień. Największe rozbawienie i zaciekawienie wzbudziło wystąpienie pana Arukowicza. Pan Arukowicz był ministrem od zdrowia, czyli osobą, która zna zasady działania. Trzeba powiedzieć, że jego. Talent aktorski został bardzo wysoko oceniony, bo pełne ekspresji wystąpienie miało się odwrotnie proporcjonalne do jego wiedzy jako pediatry. Konkretnie, pan Arukowicz opowiadał bajki o chorobach, a gdyby znał chociażby tylko zakres szkoły średniej pielęgniarskiej, to by wiedział, że odra jest to choroba, która nie wymaga leczenia, a nie straszył powikłaniami. Na jednym z forów znalazłem bardzo interesującą odpowiedź jednego z internautów, który powiedział, jak to odry nie ma. Mieszkam w Słubicach i jak wyjrzę przez okno, to cały czas widzę odrę. I taka jest mniej więcej na tym poziomie wiedza pana Rukowicza na temat epidemiologii i szczepień. Straszenie ludności, że po odrze mogą być powikłania, świadczy, że zupełnie został wyalienowany ze środowiska medycznego. Podam konkretny przykład. W 2006 roku była jedna z największych epidemii odry na Ukrainie. Ministerstwo Zdrowia tego państwa stwierdziło, że w zaszczepionych prawidłowo było 98% społeczeństwa. Czyli przy największym zaszczepieniu, jakie sobie można wyobrazić, zachorowało 46 tysięcy dzieci ponad. Co obserwujemy dalej? A dalej obserwujemy to, że ze względów ekonomicznych szczepienia zostały zahamowane. Już w 2008 roku tylko 30% dzieci było szczepionych. A epidemiologicznie zaobserwowaliśmy, że ilość przypadków odry zmalała do 50. Ukraina od 2008 do 2015 roku była krajem, który miał najmniejszą liczbę zaszczepionych dzieci na całym świecie, nie tylko w Europie. I jednocześnie miał najmniejszą liczbę zachorowań na odrę. No, tak nie może być przecież. City zaczęło tracić pieniądze. W związku z czym powołano specjalną komisję, odnowy jak to nazwali przy Ministerstwie Zdrowia i zaczęły się znowu masowe szczepienia. I już w 2016 roku, jak zaczęli szczepienia, pojawiła się epidemia ODRY. W 2017 już ponad 12 tysięcy dzieci w populacji zaszczepionych w 93% zachorowało. A pan Arbukowicz o tym nie wie. To samo dotyczy malarii. Wiemy dokładnie, bo raport taki został opublikowany, że malaria, pomimo braku jakichkolwiek szczepień, Została praktycznie wyeliminowana. W latach do 1972 roku wyeliminowano malarię z 20 krajów, a w następnym okresie jeszcze czterech. W ostatnim dziesięcioleciu zachorowalność spadła z 293 milionów przypadków do niecałego miliona. Jak powiedział dyrektor globalnego programu walki z malarią, w kolejnych 10 krajach liczba zachorowań zbliża się do zera. No zaraz. Przecież żadnej szczepionki na malarię nie wynaleziono do dnia dzisiejszego. To jak to się stało, że prawie 300 milionów w ciągu 20 lat zachorowalność spadła do zera? I pan Arukowicz, który był ministrem zdrowia, o tym nie wie. No to jaki to poziom reprezentuje. Czyli nie matura, ale szczera, czynić z ciebie ministra.